Skoro nie chce jeździć, nie chce się ścigać, podobnie żeby się nie... no leczą się. Nie chciałbym tutaj gdzieś wychodzić w przód, bo suche zwolnienie, no to na razie nic nie daje, tak? Nie mam gdzieś tam wiedzy. Podobnie jest z Froncewiczem. No, smutne jest to, że po przepracowaniu, po takich inwestycjach ze strony klubu w okresie zimowym, nagle w marcu się odechciewa jeździć, się mówi, że nie. No, widocznie nie wszyscy mają charakter do sportu, tym bardziej sportu drużynowego.